Hejka wszystkim! Tutaj! Na samym początku chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo fajnych zabawek, dużo wolnego czasu z okazji świąt Wielkiej Nocy. Również z tej przyczyny wybrałam dla Was dzisiaj gierkę z Robloxa, która teoretycznie nawiązuje w jakimś tam stopniu do Wielkiej Nocy. Mogą tu być króliki, mogą być tu pisanki, mogą tutaj być kurczaczki. Ja jeszcze nie wiem i mam nadzieję, że zaraz wszyscy razem się tego dowiemy. Jesteście zatem ciekawi, jak mi pójdzie w dzisiejszym odcinku? To dajecie! Okej, i na samym wstępie mamy tutaj ziomeczka, który... Ej, to wygląda jak te lody kanapki takie! Ma, dobra, ma lody kanapki na głowie. Co on tam ma jeszcze? I to faktycznie są lody kanapki. Dobra, i on nam mówi, że znaleźli domek króliczka wielkanocnego i że trzeba go przeszukać. Mamy wielką strzałkę, że powinniśmy iść tutaj. I są już na samym wstępie pisanki. Czy wy robiliście w tym roku pisanki? Napiszcie mi w komentarzach i napiszcie mi też koniecznie, na jakie kolory je pokolorowaliście. I tutaj nas ziomeczek ostrzega, żebyśmy nie dotknęli soku z marchwi. Marchew nawet mamy! Jej! O, checkpoint! Mogę wejść tutaj? Nie mogę tutaj wejść. Muszę iść tutaj. No i mamy domek króliczka wielkanocnego. Czy ja mogę przyjść po tym? U! Nie mogę przyjść po tym. U! Okej, więc musimy przeskoczyć po... Aha, to jeszcze raz. Okej, tędy chyba. Teraz tak. Tu mamy checkpointa, patrzcie. I jest króliczek, w sensie domek króliczka i ma trzy pisaneczki na wstępie. No i nas ziomeczek zachęca, żebyśmy weszli do środka. Nie wiem, co tu się przez chwilę stało. Patrzcie, co ten królik ma w domu, ma taką pisankę. Ma taką pisankę. I ma taką pisankę. I tu są drzwi, ale przez nie chyba nie przyjdziemy. Musimy przechodzić przez te drzwi. I ma marchewki w domu. No się nie dziwię, króliczku wielkanocny, że masz marchewki w domku, też bym je miała na twoim miejscu. Dobra, tutaj są dalej pisanki. Nie wiem, dlaczego tutaj są w ogóle jakieś glony i woda. Nie wiem. Może się nie znam aż tak na tradycjach. No tak! Woda jest już przygotowana na lany poniedziałek. Dobra, okej, cofam co powiedziałam. Czy checkpointa wzięłam? Wzięłam. Dobra, i teraz dalej przeskakujemy marchewkę. I trzeba wybrać odpowiednie drzwi. Dobra, weźmy to po prawej. Nie dziwi mnie to, że mi się nie udało. Ej, zobaczcie, my tu jeszcze coś mamy. My możemy biegać z koszyczkiem wielkanocnym. W ogóle co dostaliście od... Boże, świętego Mikołaja. Od króliczka wielkanocnego. Napiszcie mi w komentarzu, co wam króliczek wielkanocny przyniósł w te święta. Boże, ile tych drzwi. Trzecie? Dobra. Ej, dobrze, bo tamte chyba były złe. Udało mi się, patrzcie, bo są święta. Udało mi się wszystko odgadnąć. Nie tędy? To którędy? Tędy chyba. No tak, wielka strzałka, Klaudia. Klaudia, widząc tą strzałkę. Którędy ja mam iść? Dobra. To jest po prostu świąteczny vibe. Mnie dzisiaj tak rozmulił i nie myślę normalnie. Po stole, po pączkach. Okej, i... Patrzcie, czasami coś się takiego wydarzy. I mamy wielki koszyczek wielkanocny. Ui! I wielkiego cukierasa. I jeszcze marchewki. I znowu po cukierkach. Dobrze, że jest dużo marchewek. W święta o to chodzi, żeby było dużo pisanek. Czy ja mogę coś nacisnąć? Bo mam taki paluszek do ciskania. O. Nie wiem. Może jajko? Nie. W każdym razie w święta chodzi o to, żeby było dużo pisaneczek, marcheweczek, zajączków. Patrzcie, tu jest też wielki zajączek. Już czeka na nas. I czy on mnie zeżre? Co tu się wydarzyło? O nie! I teraz trzeba sprawdzać, który cukierek jest dobry. Ten jest zły. Ten jest zły. Ej! Ta metoda tutaj nie działa. Aha.
Dobra, bo to się nie spada, tylko rozsypuje. I mamy wybrać jego ulubione cukierasy. Dobra, czyli niebieski jest jego ulubiony, pomarańczowy i różowy. Dobra, niebieski, pomarańczowy i biały. Jakie kolory wam się najbardziej kojarzą ze świętami Wielkiej Nocy? Napiszcie mi w komentarzu. Mi chyba żółty, no oczywiście. Pomarańczowy też, bo marcheweczka. Królik jest dziwny. Jeszcze wbrew pozorom niebieski i różowy. To są takie moje kolory, kolorowe kolory, które najbardziej mi się kojarzą. No i to ja rozumiem. To ma sens. I mamy tu kicaje i one sobie poskakują na mlecznej kanapce. Dlaczego w ogóle... Gdzie mój koszyczek? Chcę mieć koszyczek. Dlaczego w ogóle mleczna kanapka jest związana z Wielkanocą? Bo tutaj jest wiele tej mlecznej kanapki i te ziomeczki mają też kanapki te mleczne na głowie. Nie rozumiem, że co, że słodycze po prostu, czy że coś innego to ma na celu. I musimy znaleźć inne wyjście, bo tutaj królik po Wielkanocy miał dosyć i sobie przybył deski, żeby każdy dał mu spokój. O, patrzcie, obrazem? Jak to tak obrazem? Okej, jakoś poszło. Czy ja mogę coś z tymi pisankami zrobić? Chyba nie. A chciałabym pozbierać sobie pisaneczki. Dobra, po tych mogę już skakać. Ta jaka ładna pisaneczka. Jej! Dobra, bo tutaj rury wywaliło. No to ktoś też ma pecha, na Wielkanoc rury wywaliło. Okej, trzeba uważać. Na co? Tutaj nic się nie dzieje. Aha. Dobra, ej, jesteśmy w magazynie. To króliczek wielkanocny też ma taki magazyn chyba, w których trzyma prezenty dla dzieci. Ooo. Ciekawe, czy można... Nie. Myślałam, jaka głowa mi się żółta zrobiła. Myślałam, że będę mogła zaskoczyć, ale tam jest ta niewidzialna ściana i mnie przytrzymało trochę. Dobra, to trzeba po wszystkich kartoniastych przebiec. No dobra, mamy checkpointa. Ej, a co tutaj jest? Co to jest? To jest głowa jakaś biała z tymi okanapkami. Nie wiem, dlaczego to tu stoi. Ale my ewidentnie mamy iść w niebieskie drzwi. Co tu się rozlało? I znowu te mleczne kanapki, to znaczy to nie chodzi mi o te mleczne kanapki, te Kindera, tylko te... Serio? Przez karton przepadłam? Chodzi mi o te kanapki, te lody takie. To się chyba nazywa śnieżna kanapka, tylko że tutaj są trzykolorowe, zobaczcie. O! Tutaj ma, jak się tak przyjrzeć, tutaj jest czekoladowy, tutaj jest truskawkowy, a tutaj jest waniliowy. Jak się w ogóle te lody oryginalne nie nazywają? Bo ja na nie mówię kanapka, ale ja nie wiem, jak się nazywają. Jeżeli wiecie, jak się nazywają, napiszcie mi w komentarzu. Dobra, i teraz wchodzimy do samochodu. I gdzie my jesteśmy? I tu jest... Speeda dostaliśmy. A skok? Nie, szkoda. Ej, zobaczcie, i byliśmy w domku króliczka wielkanocnego, a teraz mamy całe osiedle króliczków wielkanocnych, chociaż nie, bo tamten miał jeszcze uszy, domek króliczka wielkanocnego. A tutaj są tylko pisanki, więc oni też mają teraz święta. Oni przygotowali, przynieśli pisaneczki przed dom, żeby ładniej wyglądały, tak świątecznie. Dobra, mamy kolejnego checkpointa. Niektóre checkpointy nie wydają dźwięku. I to mnie przeraża, zawsze się boję, że wtedy nie działa ten checkpoint. I że jak skuszę, to będzie ups. Dobra! I czy to jest już koniec? Okej, jest, że już skończyliśmy. Ej, i patrzcie! Ten ma po prostu królicze uszka. Ten ma te kanapki, ten ma takie zielone, ten ma złote, a ten ma nie wiem co to jest. Dobra, tutaj są inne mapy. Tutaj wracamy do startu. Nie wiem co to jest. Ej, ale tu mamy marcheweczki. No i co z tym koszykiem? Czy my możemy coś tutaj zrobić? A czy ja w ogóle mogę to kupić? Ja bym chciała na przykład to. Patrzcie, znowu jest to. Te latające rzeczy, te. O, ktoś też już skończył. Ej, dobra, czekajcie. A jak się podniosę wysoko, zobaczymy co tam jest. Może jest coś ukryte. Ja najbardziej lubię zbierać te symbole takie, że niczego tutaj nie znalazłeś. Nie, tu chyba się nic takiego naszego fajnego nie wydarzy. Dobra, ale wejdźmy jeszcze sobie tu. A,
Ale ja tu wejście. O, dobra. I tutaj są jeszcze inne mapy twórcy. Ja tak jak zawsze, standardowo na koniec fajnej mapy teleportuję się gdzieś. I patrzcie, to jest kot. Okej, to jest Halloween, ale to jest kot. Ja muszę to zobaczyć. Nie będziemy w to grać, ale chcę chociażby zobaczyć tą mapę z kotem. Czy będzie wielki kot na samym wstępie? Halo? Ja chcę wielkiego kota na wstępie. Nie ma wielkiego kota. Ej, ale fajna mapa! Wiem, że do Halloween jeszcze bardzo długo i daleko, ale jeżeli mielibyście ochotę, żebym zagrała w tą mapę, to koniecznie piszcie w komentarzu wielki kot, bo to był kot na miniaturce i dlatego się tu przeniosłam, więc będę wiedziała, że chcecie, żebym nagrała tą mapkę, mimo że jeszcze do Halloweenu jest dużo czasu. Ej, ale wygląda na taką serio ciekawą. No? Jeżeli chcecie ją zobaczyć, to piszcie w komentarzach. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem. No i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco i co najważniejsze, żebym wiedziała, że takie filmy Wam się podobają i żeby było ich więcej jeszcze na kanale. A my widzimy się już następnym razem. Pa!